Przygody pingwina Pingo, część pierwsza. Nieznośne śmieci w oceanach. Na dalekiej Antarktydzie mieszkał pingwin Pingo. Potrafił godzinami zadawać pytania każdemu, z kim rozmawiał. A kto to? A co to? A po co to? A dlaczego? Marzył on o podróżach do różnych miejsc na kuli ziemskiej, o których opowiadał mu stary Morse. Pewnego pięknego słonecznego dnia po obiedzie Pingo zrobił sobie krótką drzemkę, gdy nagle coś zaskrzypiało, zazgrzytało i pękło. To kawał lodu oderwał się od góry lodowej, na którym właśnie spał pingwinek. Kiedy Pingo przebudził się i zrozumiał, co się stało, jego kawałek lodu był już daleko od brzegu. Dookoła pływały złowrogie orki, które miały ochotę skrupać go na kolację. Spostrzegł, że wciąż dryfuje w głąb oceanu i sam nie może zawrócić. Wkrótce nie było już widać nic oprócz wody. Tak niespodziewanie mały pingwinek rozpoczął swoją pierwszą podróż. Płynął długo, słońce grzało coraz mocniej, a jego lodowa kra topniała. W pewnej chwili na horyzoncie pojawiła się wyspa. Pingwinek chciał się na niej zatrzymać, ale zrezygnował, kiedy ujrzał, jak dużo było tam śmieci. To, co zobaczył, nie wyglądało jak piękna kraina, o której opowiadał mu stary Morse, lecz jak okropne miejsce. Czy tak wygląda teraz cały świat, który tak bardzo pragnąłem zobaczyć? Kto to zrobił i dlaczego? Rozmyślał pingwin. Po chwili ujrzał zbliżającą się plamę śmieci, która dryfowała w jego kierunku. To była stara rybacka sieć z plastikowymi butelkami i innymi odpadami. Ale co to? Tam jest coś jeszcze. To nie śmieci. To przecież ledwo żywy, zaplątany delfin. Nie mogą go tak zostawić. Muszę mu pomóc, pomyślał Pingo. Pingwinek wskoczył do wody. Chcąc uratować delfina przed niechybną śmiercią, szarpał i szarpał swoim dzióbkiem splątaną sieć. Nie potrafił go jednak uwolnić. Wtedy ostatkiem sił delfin powiedział: zabierz mnie na zieloną wyspę, tam mieszka człowiek, który pomaga zwierzętom. Płyń cały czas prosto, aż zobaczysz piękną wyspę z wiatrakami. Pingo złapał z całej siły kawałek liny i ciągnął go w kierunku zielonej wyspy. To było trudne i męczące zadanie. Ale dzielny pingwinek dopłynął na miejsce. Tam przywitał go miły człowiek, który zaraz zajął się uwalnianiem delfina ze starej sieci. Zarówno pingwin, jak i delfin byli bardzo zmęczeni, ale i bardzo szczęśliwi, że wszystko tak dobrze się skończyło. Grzecznie podziękowali człowiekowi za pomoc. Kolejnego dnia nowi przyjaciele bawili się w wodzie, robili salta i fikołki, pływali dookoła wyspy, a delfinek pokazał swoją piękną podwodną krainę. Ileż tu było cudowności, to było naprawdę wspaniałe miejsce. Po całym dniu szaleństw w wodzie pingwinek wyszedł na brzeg i zaczął rozmawiać z człowiekiem. Dlaczego nie wszędzie jest tak pięknie i czysto? Zapytał Pingo. Człowiek chwilą pomyślał i odpowiedział. Ludzie zaśmiecają planetę, a potem ze ściekami i z nurtem rzek śmieci trafiają do oceanów. Przez to wiele zwierząt choruje i ginie, a Ziemia jest coraz bardziej zanieczyszczona. Pingwinek zadał mnóstwo pytań i otrzymał też wiele odpowiedzi. Nie mógł jednak zrozumieć, że na świecie są ludzie, którzy zaśmiecają i niszczą swoją planetę. A przecież Ziemia jest wspólna i nie tylko dla ludzi. I każdy powinien o nią dbać i ją chronić.
Ingo wiedział już, że chce ratować ziemię, ale nie może tego zrobić sam. Następnego dnia, kiedy wzeszło słońce, pingwin poprosił o pomoc kilka małpek. Razem z człowiekiem popłynęli na wyspę śmieci i posprzątali ją. Mieli przy tym dużo zabawy. Śmieci zapakowali w specjalne pojemniki, po które później miał przypłynąć statek. Po całym dniu pracy Pingo krzyczał z zachwytu. Patrzcie, patrzcie, jak wszystko się zmieniło i teraz jest cudownie. Rzeczywiście tak było. Okolica zmieniła się nie do poznania. Nawet małpy nie chciały wracać na zieloną wyspę. Pingwin był bardzo dumny z wykonanej pracy. Zrozumiał także, że to był naprawdę dopiero początek i będzie musiał cały czas szukać jak najwięcej pomocników dla ratowania naszej ziemi. Kto z Was chce ratować ziemię razem z Pingo?